Cząsteczki pyłu zawieszonego są kilkukrotnie mniejsze niż średnica ludzkiego włosa. Bez problemu przenikają do naszych płuc i krwi. Zabijają. W Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera co roku około 45 tysięcy osób. Setki ludzi cierpią na choroby układu oddechowego, krążenia, nerwowego i kostnego. Wielu z nas boryka się z ciągłymi bólami głowy, problemami z koncentracją czy zaburzeniami płodności, a w ostatnich tygodniach dopuszczalne normy stężeń niebezpiecznych substancji były przekraczane o 1000%. Statystyki są nieubłagane. My zajmujemy jako Polska 20 miejsce w liście najbardziej zanieczyszczonych krajów. Na 65 przebadanych miast w Polsce tylko 6 miast spełnia normy zanieczyszczeń. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi spadek odporności. To już nie tylko u dzieci, kobiet i starszych ludzi, ale już w okresie płodowym się to zaczyna. Chociaż nasz styl życia niewiele różni się od zachowań charakterystycznych dla pozostałych Europejczyków, to na skutek smogu żyjemy krócej od nich, a także w większym stopniu musimy zmagać się z chorobami. Jeśli chodzi o epidemiologię i czynniki ryzyka w Polsce, owszem, jak porównamy te czynniki standardowe ryzyka w Polsce, takie jak otyłość, takie jak hipercholesterolemia, czy właśnie czas spędzony na ruchu. Praktycznie rzecz biorąc, my się tutaj bardzo nie różnimy od krajów zachodnich, bo Polacy są chudsi niż Niemcy, Polacy palą, a w szczególności Polki, palą mniej niż Francuzki, Polacy piją tak naprawdę mniej alkoholu niż Brytyjczycy. A jednak zachorowanie i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w Polsce jest 2 razy większa niż na Zachodzie. Jest to tak naprawdę według tych informacji, które podaje OECD i raport OECD, to są 2 główne czynniki. Pierwsza rzecz, zwiększone zapylenie i narażenie na zatrute powietrze, a drugie to nakłady na leczenie chorób układu krążenia. Tutaj pod tymi 2 względami dużo się różnimy. Nawet procentowo, już nie mówię o wartościach bezwzględnych, w stosunku do nakładów na szpitalnictwo wydajemy 2 razy mniej na choroby układu krążenia niż w krajach zachodnich. A z drugiej strony to zapylenie oczywiście jest niewspółmiernie większe niż gdzie indziej w Europie. Badania prowadzone przez naukowców wskazują na dużą zależność pomiędzy stanem jakości powietrza a liczbą osób, które wymagają szybkiej pomocy lekarskiej. Szczególnym przykładem tej korelacji jest nasze województwo. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca przeanalizowali dane ponad 600 tysięcy pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Prowadzimy badania pod kierunkiem pana profesora Gąsiora w osobach pani dr Ciślak i Piotra Desperaka na grupie 600 tysięcy chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych i chcemy te badania przenieść, jakie to ma odniesienie zanieczyszczenie powietrza, jakie ma odniesienie do wpływu na zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego. Prowadzimy te badania wspólnie z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, ale poszukujemy sponsorów, aby te dane, które mamy, przekuć i dać chorym, czy w ogóle mieszkańcom województwa śląskiego i nie tylko śląskiego, twarde dane, jak należy postępować, czym grozi zanieczyszczenie powietrza. Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę prozę życia, to każda z naszych pań gospodyni zwraca uwagę na brudne firanki, brudne szyby, meble zakurzone, ale nie myślimy dalej, a co z naszymi płucami? Jak się to przekłada na nasze płuca? Wyniki pracy specjalistów nie pozostawiają wątpliwości. Podczas alarmów smogowych notuje się znaczny wzrost hospitalizacji z powodu zawałów, udarów czy zatorowości płucnej. Wątpliwości co do negatywnych i mierzalnych skutków smogu nie ma też profesor Buszman. My akurat, zupełnie pewnie przypadkowo, ale tam gdzie polsko-amerykańskie kliniki serca mają swoje ośrodki, Tychy, Bielsko, Kędzierzyn, Koźle, Dąbrowa, to są ośrodki zlokalizowane, czy nawet chrzanów, w miastach, które są w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie.
a na pewno w Unii Europejskiej i my to widzimy na co dzień. My również prowadziliśmy badania wskazujące na to, że to ryzyko nie tylko w dniu, kiedy jest to przekroczenie, ale również konsekwencje tego zanieczyszczenia widzimy przez następne kilka dni. I zwiększono ilość incydentów sercowo-naczyniowych. Chciałbym też przypomnieć, bo mówimy tutaj cały czas o niskiej emisji, ale ta niska emisja to nie jest nie tylko z kominów, ale ze starych samochodów, a przede wszystkim ze starych diesli. I co się okazuje, że ta emisja właśnie nie tylko pyłów, ale też tlenków azotu powoduje zwiększenie poziomu ozonu. I to mówimy właśnie o tym efekcie fotochemicznym w słoneczne dni, a to z kolei powoduje wzrost ciśnienia krwi i dość dużą ilość zachorowań na nadciśnienie. 60% dorosłych Polaków, co jest dużo więcej niż w krajach zachodnich, 60% choruje na nadciśnienie. I musimy też o tym pamiętać, że to nadciśnienie jest też wynikiem zanieczyszczenia powietrza. Na negatywne konsekwencje oddychania zatrutym powietrzem narażeni są przecież wszyscy. Podczas alarmów smogowych szczególną opieką otacza się przede wszystkim dzieci, kobiety w ciąży i seniorów, ale to nie oznacza, że zdrowe osoby w sile wieku nie powinny zachować ostrożności. Jak podkreślają lekarze, wdychanie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz innych groźnych substancji nie pozostaje obojętne dla naszego organizmu. Aby lepiej to sobie wyobrazić, można skorzystać na przykład z kalkulatora papierosowego. Po wpisaniu nazwy miasta i czasu przebywania na wolnym powietrzu dowiadujemy się, ile papierosów trzeba by wypalić, żeby przyjąć podobną dawkę benzoapirenu. Na przykład mieszkaniec Katowic, który przebywa na dworze 4 godziny dziennie, wdycha równowartość 2,5 tysiąca papierosów rocznie. Czy istnieją zatem skuteczne metody walki o nasze zdrowie? Jeżeli nie będziemy zdyscyplinowani i nie będziemy zwracać uwagę sąsiadom, to niedaleko zajdziemy. Tylko w naszej mentalności ten, który zwróci uwagę i zadzwoni do odpowiednich służb, będzie przez społeczeństwo źle oceniany, że to jest donosiciel. Trzeba odwrócić sposób myślenia u tych ludzi. Naprawdę, tak nie może być. Te cele nasze i jakby moim zdaniem działania powinniśmy podzielić na w jaki sposób chronologicznie, tak? Czy to, co możemy zrobić teraz, powinniśmy mieć plan 5-10-letni. I ja może powiem to, co teraz możemy zrobić. Na pewno możemy zwiększyć liczbę stacji, zmodyfikować dopuszczalne progi, bo one na zachodzie, w szczególności jeśli chodzi o PM2, są dużo niższe. Są kraje takie jak Kanada, które jakiekolwiek stężenie PM2,5 jest niedopuszczalne. Czyli już stanowi ryzyko, bo tak jest, bo tutaj jest praktycznie linearny wzrost, zależność między liczbą incydentów sercowo-naczyniowych a stężeniem PM2,5. Wydaje mi się, że to, co już możemy zrobić, to informowanie ludzi o zanieczyszczeniu, o alarmach, dlatego że właśnie w tym raporcie, ten raport AHA nie mówił o tym, co trzeba zrobić w gospodarce. On mówił, co trzeba zrobić, jak informować pacjenta i jak pacjent ma się zachowywać w przypadku alarmu. I to jest coś, co już można robić. My możemy to ogłaszać w prasie, możemy ogłaszać w radiu, w telewizji. Być może lokalna straż pożarna powinna włączyć syrenę, skażenie chemiczne i proszę nie wychodzić i nie biegać. Jogging wtedy może zabić. Proszę zostać w domu, zamknąć okno. To jest najprostsza rzecz, albo wyjść z maseczką. My się tego boimy, tego mówić, ale przecież w Chinach wszyscy wchodzą w takich maseczkach, kiedy jest ogłoszony alarm smogowy. Jakość paliwa. 10 czy 11 lat temu dopuszczano najgorszy węgiel do sprzedaży detalicznej. Przecież to można zrobić prostym ruchem. Nie sprzedajemy złej jakości węgla prywatnym odbiorcom. Nie wolno tym palić w piecu. I proste działanie. Przecież wiadomo, że lepszej jakości węgiel jest też dopuszczony do spalania w piecach Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale tylko ten najlepszej jakości. My też powinniśmy zdecydować, który węgiel można spalać w piecach domowych, w kotłach domowych, a który nie. I to mi się wydaje bardzo ważne. Druga rzecz, ograniczyć to, co Niemcy zrobili. Ograniczyli okres dopuszczenia samochodów starych do użytkowania.
Być może miasta mogłyby wprowadzić zakaz wjeżdżenia samochodu z wysoką emisją na tereny miasta. To już na zachodzie jest przecież. Myślę, że powinniśmy bardziej jak najszybciej wprowadzić kary, praktycznie rzecz biorąc, i system karania, dlatego że na dzień dzisiejszy Straż Miejska czy Policja nie ma żadnej możliwości ukarania kogoś, kto w ewidentny sposób zanieczyszcza powietrza, wypuszczając z komina dymy i pyły. No i oczywiście edukacja. No, to myślę, że to spotkanie między innymi temu służy i tego takich spotkań powinno być jak najwięcej. Poruszając kwestię zanieczyszczeń powietrza, nie sposób też uciec od zagadnień bezpośrednio związanych z gospodarką. Tylko w Polsce straty spowodowane przedwczesnymi zgonami z powodu zanieczyszczenia powietrza, straty dla gospodarki to jest 102 miliardy euro rocznie. Znaczy górnictwo i energetyka węglowa może być tak zwanym sustainable business. W tej chwili na całym świecie wiadomo, co to jest sustainable business. To jest zrównoważony wzrost, zrównoważony biznes, który służy społeczeństwu i pozwala mu się rozwijać i bogacić. Czy węgiel pozwala nam się rozwinąć na terenie Górnego Śląska i wzbogacić? To jest odpowiedź dla inżynierów, czy warto ten węgiel w ogóle tu wydobywać, żeby się truć, jeżeli tak są duże straty. Ja nie mówię, że nie, ale powinniśmy dla dobra kopalnictwa węglowego, im szybciej to wprowadzimy, założenia sustainable business dla górnictwa węglowego i energetyki, tym większa szansa, że my ten przemysł uratujemy, bo za chwilę, za parę lat Unia nałoży takie kary za emisję, że będziemy musieli wszystko szybko zamknąć, nie zdążając wprowadzić niezmiennych zmian w tym przemyśle. Jak zatem pokazują kolejne debaty i analizy, stoi przed nami wiele wyzwań. Trzeba jednak pamiętać, że od obecnie podejmowanych decyzji zależy zdrowie każdego z nas.